Ten podły je glut Spysiński. Lubię Natana prywatnie, jest zajebistym gościem, z którym mam zajebiste flow. Jak... Ja tak samo. Jak z nim robię jakieś projekty, typu, nie wiem, Trans TV, to w chuj się z nim dogaduję. Mało mam ludzi, z którymi mam taki vibe, dlatego że uważam Natana za inteligentnego gościa, ale za młodego i niedoświadczonego i z poczuciem humoru. Tu mówię o prywatności. Jeśli chodzi o jego działalności medialne. No właśnie, tak, tak, bo trzeba rozgraniczyć Natana internetowego i Natana prywatnego, bo to są dwa różne Natany. Tak wam powiem, moi drodzy. Dwa różne Natany, definitywnie i zdecydowanie. To na pewno przekracza ona pewne bariery. Nie wszystkie jego działania popieram, ponieważ szanuję niektóre osoby, z którymi ma spinę i może mi się to w jakiś sposób nie podobać, a nawet mogę się gdzieś tam martwić o jego zdrowie. A właśnie, czy nie wydaje ci się, że odbije mu się czkawką to, że, uważam, że się odbije. Uderza w Załęckiego? O, ja mi się też tak uważa. Ja też tak uważam, że będzie taki moment, że faktycznie coś może mu się stać. Absolutnie nie życzę mu tego, nie chciałbym, żeby mu się coś stało. Natomiast uważam, że w pewnym momencie naciśnie na odcisk, albo już nacisnął na odcisk jakiejś osoby niewłaściwej i że faktycznie może mu stać się krzywda, nie? Albo ktoś mu zrobi tą krzywdę, albo ktoś, kto lubi daną osobę, zrobi mu krzywdę. To może być naprawdę niefajne. Uważam, naprawdę będzie niefajne, jeśli do czegoś takiego dojdzie. Jego ojca ostatnio, nie? Uważam, nie uderzył chyba w jego ojca, tylko mu odpowiedział, nie? Bo akurat z kulturą mu odpowiedział, nie? Uważam... Don Morat? On jest tym starszym, co ja, 9-5. Dobra, biorę na gole, bo nic nie do picia. Uważam też jedno, nie? Powiem ci szczerze, że jak wiem, że Natan będzie na przykład robił Face to Face czy Cage'u, z dużą, większą ochotą to obejrzę, bo wiesz, czego najbardziej nienawidzę? Nienawidzę ludzi Stypy. Typu we Freak Fightach, typu Maślana. Nie z tyle, że nienawidzę Maślany, tylko tego typu ludzi, bo mam wrażenie, że co, po chuj ty w ogóle tu przyszedłeś, tak? Bo... Tak samo mam. I ja wiem, że w tym momencie też mi ktoś może powiedzieć, Mati, a na Face to Face też nie robisz dymów. Natomiast chciałem jedynie przypomnieć, że ja chciałem jakoś poddymić z Paramaxilem. To znaczy, chciałem mu coś zarzucić. Chciałem się odnieść do jego afery lodowej. Coś tam dopierdzielić mu o tym. A on wtedy, zamiast odpowiedzieć mi, dobra, ty też chciałbyś, nie wiem, cokolwiek pojechać po mnie, to on powiedział, no ale co, ty uważasz, że to jest coś nie tak? I już narracja jest, że jestem homofobem? No to się już musisz wycofać, bo zaraz internet cię zje i będziesz skancelowany, nie? Także tak pisał, że chciał poddymiać. A ostatecznie wyszło, że się obraża, bo ktoś mu coś powiedział, nie? No, też nie lubię czegoś takiego. Też nie lubię czegoś takiego i fajnie z jednej strony oczywiście, że ten Maślana taki był nieugięty, no ale jednak nie po to oglądamy face to face, jeśli chodzi o Fame MMA. Tam ma się dziać. Ma być mięcho i ma być odbijanie piłeczki, a z jednej strony słyszeliśmy, że tamten go oblał go wodą, kopnął go gdzieś tam, oblał go jakimś tam tym dzikiem bez kofeiny. A tamten tylko mówił, no przykro mi, no czemu mi tak zrobiłeś, no czemu? Po cholerę. Bo to jest coś takiego, że najłatwiej jest mieć przeciwnika, który dymi, bo ty możesz tylko siedzieć, nic nie robić, a pod koniec ci wszyscy biją brawo, jeszcze piszą, że jesteś Sigmą, bo siedziałeś na otkanej piździe i dawałeś robić się z siebie szmatę. Tak, mów. Bo masz rację, Amadeusz, ale moim zdaniem właśnie Natan robi to za bardzo, że on chce za bardzo zaistnieć. On jest taki, nie wiem, czy to może taki element jakiegoś skrzywdzenia, braku uwagi, czy coś, ale on właśnie za bardzo zabiera... Trochę za bardzo, trochę ludzie też mówią, że właśnie za bardzo zaczyna. Natomiast no zobaczymy, zobaczymy. Nie wiem, możliwość wypowiedzenia się na przykład w Ardenze albo prowadzącemu na Cage'u też było można zaobserwować, dlatego... Inaczej, mi się podoba w miarę jego styl. Tak jak mówię, na przykład nie popieram spiny z Denisem Załęckim i tak dalej, ale podoba mi się jego styl i ja traktuję troszeczkę Freak Fighty jako WWE, jako... O, to jest to. I patrzcie, ja mówiłem to od samego początku. Od kiedy tylko mówię o Fame MMA, to ja zawsze mówię, że to trzeba traktować jak wrestling. Jak WWE. To jest... Tam ma się dziać, tam to właśnie aż może być przekoloryzowane, tam emocje mają być, on ma wzbudzać jakieś emocje. Większość czatu napisze, że poirytowani są Natanem, że jak widzą Natana albo słyszą chociaż jedno zdanie przez niego powiedziane, to po prostu już im gul skacze, już nie mogą go wytrzymać. I na tym też polega wrestling, nie? Na tym polega WWE i to, co mówi teraz Amadeusz, to jest według mnie święta prawda i ja zawsze mówiłem o tym, o Fame MMA identycznie.
wrestling amerykański, tylko z tą różnicą, że my pod koniec faktycznie będziemy się bić. No. I to jest kwestia robienia show, wiesz? No, nie uważam, że wszyscy są zmuszeni do tego, żeby robić show, ale jeśli Nathan zaczął grać w tą grę, to zagrał sobie we Freak Fighty i stworzył sobie jakąś postać. Ta postać jest zmienna, było 101 twarzy Don Casio, teraz jest 101 twarzy Nathana Marconia. Uważam to za ciekawe zjawisko. Pytanie, na jak długo i co po walkach, co po werdyktach, jak to się wszystko rozwinie, wiesz, bo to już nic nie może trwać wiecznie, ale jeśli ja mam na przykład obejrzeć, jakby Maślana walczył z wiejskim koksem, to w życiu bym tego kurwa nawet nie zerknął, a nawet nie chciałbym się na nich nacharać, nie? Stary, bo po prostu zżygałbym się, jakbym słyszał kurwa jednego stypiarza z drugim stypiarzem. Najgorsze, co uważam, jest u ludzi brak zrozumienia tego, że Nathan przyjął na siebie coś ala... A to ma być przypracowane, ale jak karki to odbierają i wiesz, co jak lubiłem Ferrariego, no to jego zachowanie wobec Nikity po walce i teraz do Nathana, fajny gość, mam wrażenie, że ich chroni. Nie, Nathan, Amadeusz też jest bardzo, bardzo w porządku. Ja wiem, że niektórzy, nie wszyscy za nim przypadają, natomiast ja też go oceniam przez pryzmat tak, jak że go poznałem i wiem, jak jest prywatnie. I prywatnie jest naprawdę giga w porządku gościem, takim równym gościem jest, nie? I powiem wam, że jest wiele influencerów, i tak jak na przykład, nie wiem, pomyślisz sobie o jakimś fajnym influencerze i myślisz sobie, no ten to jest fajny, na pewno bym się z nim dogadał, nie? A ten Amadeusz to jest straszny w ogóle i farmazoniarz, kłamca i w ogóle za kogo on to się ma, nie? To powiem wam, że Amadeusz jest równym gościem, nie? Jest równym, kurczę, gościem. Bycie męczennikiem. I takich ludzi jak Amadeusz na żywo, takich jest bardzo mało, a poznałem wielu. W pewnym stopniu, bo wiesz, że robisz show, wiesz, że ludzie to obejrzą, a pod koniec nie dostaniesz docenienia od ludzi. Wiesz, powiem ci, że naprawdę to jest, dźwigasz na swoich warkach wiele, bo i tak pod koniec nie zostaniesz doceniony, chyba że wejdziesz i rozpierdolisz swojego rywala. To jest... Wtedy można powiedzieć, że to jest takie odcięcie kuponu, że tak farmisz, jest. Nie? I wtedy ludzie chcą, żebyś farmił więcej. Tak, tak, tak. Dokładnie. Wtedy zyskujesz najwięcej. Tak. Jesteś takim, no, Conor McGregor to... Znaczy, no tak, to dobre określenie, nie? Co prawda nie jest to ten poziom i nigdy nie będzie, ale to jest takie coś, że jesteś tym butnym zawodnikiem, takim buntownikiem i jeszcze pokonujesz swoich przeciwników. Ja uważam, że wbrew pozorom Nathan w jakimś stopniu rozgryzł tą gierkę i nie tylko będzie częściej walczył, nie tylko będzie więcej dzięki temu trenował, ale też ludzie będą chętni go oglądać, no ale zbiera żniwo hejtu, nie? Najgorszy jest właśnie dla mnie taki Maślana, kurwa, nie? Dla mnie najgorszą rzeczą jest Maślana. Stary, no nienawidzę takich ludzi oglądać. Nienawidzę takich... No bo nie ma emocji, nie? Włączasz Maślana, nie ma nic do powiedzenia. Mówi, że przeprasza, że mu smutno, że nie chce, że czemu to robisz. Ludzie oglądać nie chcę takich ludzi oglądać w Freak Fightach. Takie walki sportowe mogą, powinny być, bo nie mogą wszyscy kurwa odpierdalać, bo tam już by zaczęli do siebie strzelać, ale uważam, że Nathan zasługuje na jakieś większe docenienie wśród ludzi i musicie zdać sobie sprawę z tego, że on faktycznie gra, jednak jak coś robisz, musisz się liczyć z konsekwencjami. Jeśli przekraczasz pewną granicę, to konsekwencje tak jest. Muszą być... mogą być srogie. Jeśli Nathan się z tymi konsekwencjami liczy, że może stracić również na tym zdrowie, no to jest to jego wybór. Tak więc mówię, na przykład spiny z Załęckim nie popieram, niektórych ruchów nie popieram. Tak, tak, ale... tak, ja to samo. To z Załęckim bardzo, bardzo bym odradzał. Nie mogę też ingerować w jego życie i mówić mu, jak ma żyć, a odbić od niego nie zamierzam, bo go po prostu, kurwa, bardzo lubię. Okej. Okay. To jest fajne i to jest właśnie to. I to co widzicie tutaj, taki Amadeusz, to jest Amadeusz na żywo, nie? Gość jest naprawdę w porządku. I to do usrania będę mówił. Tak samo Nathan, też ludzie go na nie wieszają psy, też go jadą. Giga w porządku. Naprawdę giga w porządku, chłopie.